Dnia 10 stycznia 1925 roku. Wanda Umińska, ulica Widok 19, Warszawa. Czcigodnej weterance i czynnej uczestniczce naszych walk o niepodległość Polski zasyłam wyrazy uznania dla jej nieustraszonej pracy, pełnej poświęcenia i cichych zasług nad utrzymaniem ducha narodowego. Józef Piłsudski. Zaczęło się od entuzjastek, które mówiły o nowym projekcie myślenia o obecności kobiet w przestrzeni publicznej i nowym projekcie moralnym również. Mamy później emancypantki. One się pojawiają jako ta grupa, która chce się kształcić na potrzeby własnego rozwoju, ale też zdobycia pracy w nowych czasach. Mamy siłaczki, specyficznie polską grupę kobiet, które pracują, bo muszą, ale przy okazji jeszcze realizują misję społeczno-narodową. Natomiast sufrażystki to już po prostu jest wybuch wielkich indywidualności, kobiet wykształconych, mających przygotowanie do pracy politycznej, nawet większe od mężczyzn, którzy wchodzili w politykę. Na pewno spotkanie z drugim człowiekiem, które otwiera nasze patrzenie na świat, patrzenie na potrzeby innych osób, na inne argumenty, sprzyja inspiracji nie tylko do myślenia o świecie, ale również do podjęcia działania. Mamy takie spotkania, które nie pozostawiają nic po sobie. Jesteśmy tylko przez sekundę, przez chwilę, rozstajemy się. Ale są spotkania, które trwają przez całe życie. O prawdziwym spotkaniu myślimy chyba w nieco innych kategoriach. Nie tylko w kategoriach rozmowy, która może się nam bardziej czy mniej udać. Natomiast to, co jest chyba produktywne w spotkaniu, to jest właśnie inspiracja. Osobą, która spotkanie z drugim człowiekiem traktowała jako impuls do działania, była Wanda Umińska, cicha bohaterka polskiej emancypacji. Urodzona w 1841 roku, wkraczała w dorosłość w okresie poprzedzającym wybuch Powstania Styczniowego. Poznała wtedy Narcyzę Żmichowską i krąg entuzjastek, pierwszą nieformalną grupę feministyczną. Myślę sobie, że nie byłoby niektórych działań Umińskiej, zwłaszcza działań sieciujących kobiety, bez spotkania ze Żmichowską i z jej siecią. Wanda Umińska jest bohaterką, która na nasze szczęście żyła na tyle długo i w tak ciekawym okresie, że może stać się figurą czy symbolem zachodzących zmian, zarówno w procesie emancypacji, jak i obecności kobiet w przestrzeni publicznej. Zawsze mówimy o pokoleniu Kolumbowie, rocznik 1920. Zapominamy o tym, że przecież było pokolenie 63, do którego zaliczała się Wanda Umińska. Na tym dziedzictwie Powstania Styczniowego to nowe pokolenie urodzone w II Rzeczypospolitej było wychowane. Emancypacja jest z pewnością, może nie groźnym, ale wirusem. To jest, myślę sobie, wkład Narcyzy Żmichowskiej w życie Umińskiej. Idea emancypacyjna. Żmichowska ją miała na twarzy. Żmichowska ją miała w każdym geście. Czy emancypacja może być zaraźliwa? Wolę myśleć o emancypacji nie w kategoriach zarazków, ale rozlewającej się wody. Fal, które po sobie następują. Za emancypacją, która jest wynikiem walki o własne prawa, przychodzi kolejna, która jest walką o prawa dla tych, którzy są jej pozbawieni. Emancypacja przyszła z nieoczekiwanej strony, mianowicie władze rosyjskie potraktowały kobiety na równi z mężczyznami, jeśli chodzi o karanie za udział w powstaniu. Jesteśmy w 10. pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Cytadela Warszawska to tak naprawdę więzienie polityczne. Tutaj trafiali polscy bohaterowie, polscy patrioci, ale nie tylko mężczyźni, również kobiety. Thank you.
przybywała tutaj także Helena Kirkorowa. Była tutaj wraz z członkami rządu i po wyroku w tej sali. Widziała, kiedy Romuald Traugut i jego współtowarzysze byli wyprowadzani na stoki Cytadeli. Nazwisko Wandy Umińskiej pojawia się wielokrotnie w historycznej opowieści o powstaniu styczniowym. Działała w Piątkach i Kumach. Najbardziej znanych kobiecych organizacjach pomocowych okresu powstania odwiedzała więźniów. Organizowała pomoc dla rodzin zesłańców. Ukrywała poszukiwanych. Z siostrą Jadwigą Wolską były kurierkami rządu narodowego. Przewoziły meldunki oraz broń. Pod koniec życia Wanda Umińska została oficjalnie uznana za weterankę powstania styczniowego. Maria Bruchnalska w wydanej w okresie międzywojennym książce pod tytułem Ciche bohaterki opisała działalność Umińskiej obok losów wielu innych kobiet powstańczyń. Nazwała je cichymi bohaterkami, ponieważ większość z nich to są po prostu jakieś panie, dziewczęta, wdowy, które zaangażowały się w działalność na rzecz niepodległości. Nie pchały się do pierwszego szeregu. To, co dla mnie jako historyczka jest istotne, że już w momencie walki o emancypację, walki o prawa polityczne, same działaczki były świadome, że trzeba tworzyć źródła i trzeba tworzyć własną historię, opowiedzieć ją sobie samym, ale też zostawić opowieść dla przyszłych pokoleń. Jesteśmy dłużniczkami, dłużnikami emancypantek piszących. Kiedy o tym sobie myślę, to myślę nie tylko o prozie czy poezji, czy wreszcie publicystyce. Myślę o tym dyskretnym pisaniu. Pisaniu dla siebie, aczkolwiek z takim lekko dialogicznym wychyleniem. Pamiętników powstaje niemało, natomiast jako świadectwo społeczne, jako świadectwo przecinania się z różnymi osobami, plus świadectwo codzienności, tego w czym one po prostu żyją. Wanda Umińska była działaczką totalną. Praca na wsi i uobywatelnianie Włościan stanowiły przez lata nadrzędny obszar jej działalności. Od początku współpracowała z Kobiecym Kołem Oświaty Ludowej, założonym przez Kasyldę Kulikowską i Rozalię Brzezińską. Na wsi budowała przyjaźnie i sieć lokalnych edukatorów, którzy kontynuowali jej pracę. W Warszawie prowadziła gospodę, która stała się domem ludowym, miejscem pracy edukacyjnej i patriotycznej dla przyjeżdżających do miasta chłopów. Na zapleczu jej sklepu ze sztuką ludową zbierało się Towarzystwo Oświaty Narodowej. Prywatne mieszkanie Umińskiej było domem dla kolejnych kształcących się młodych ludzi. Działając w mieście i na wsi, łączyła środowiska, wierząc, że można pozbyć się wzajemnych uprzedzeń. Czy lepiej, żeby były ewolucjonistki, centrystki, grzeczne i dobrze wychowane panie, czy radykalne bojownice, które wychodzą na ulicę i krzyczą? Czynnika rewolucyjnego nie było bez pracy u podstaw, pracy u podstaw bez czynnika rewolucyjnego. Weźmy Morzycką. Morzycką, która rzuca bomby. Morzycką, która jest bardzo radykalna pod bardzo wieloma względami ideowo. Morzycka jednocześnie będzie zajmować się edukowaniem biednych dzieci. Kiedy jedzie się na wieś i się na przykład próbuje montować ochronki, no to jak przysłowiowa siłaczka, zresztą to bym chciała im przypomnieć, że Morzycka jest pierwowzorem tej bohaterki. Tam trzeba rzeczywiście być nastawioną na wszystkie możliwe upokorzenia, zderzenia z oporami społecznymi również. Takim dobrym przykładem historycznym jest Konopnicka i Dolębianka. Jedna jest patriotką, bożyszczem narodu, którą wszyscy szanują i uznają jej zasługi narodowe, ale też dla działalności kobiet. Druga jest znaną, słynną radykałką, sufrażystką chodzącą w strojach raczej męskich, która startuje w wyborach do Sejmu Krajowego w Galicji. Cały czas współpracują i cały czas są w kooperacji. Konopnicka była osobą niewspółmiernie silniejszą niż nam się często wydaje. To jest też osoba, która bardzo wyraźnie wypowiadała się w kwestiach społecznych i publicznych. To nie mogło nie inspirować takich osób jak Umińska. To, że Konopnicka się wypowiada na temat wsi w taki sposób, który jest absolutnie radykalny społecznie. Chłop nie jest dla was człowiekiem. I póki wy nie zrozumiecie, że chłop ma być człowiekiem, póty nie mówcie o sytuacji kobiet, tak? To wbrew pozorom są naczynia połączone. To są silne bardzo poglądy, które to poglądy również musiała przyjąć.
przyswoić taka osoba jak Umińska, żeby prowadzić swoje działania rewolucyjno-reformujące. Walka o status człowieka dla wszystkich, tak bym to określiła. XIX wiek, druga połowa XIX wieku, ten wielki skok w nowoczesność na ziemiach polskich wiąże się też z kompletną zmianą myślenia o tym, czym jest społeczeństwo. Znaczy nie bez racji w Polsce mamy to pojęcie pracy organicznej, traktowanie społeczeństwa jako organizmu, w którym poszczególne grupy społeczne, poszczególne osoby nawet, jednostki są częścią czegoś większego i od ich działalności, od ich postawy zależy zdrowie całego organizmu. Przypadek sprawił, że obyta z realiami Cytadeli czy Pawiaka, młoda Wanda Umińska odwiedziła więzienie dla kryminalistów. Spotkanie z dzieciobójczynią wywarło na Umińskiej silne wrażenie. Przez 20 lat konsekwentnie walczyła o poprawę sytuacji w więzieniach kryminalnych, o stworzenie oddzielnych placówek dla kobiet i podwaliny resocjalizacji. Zorganizowała grupę kobiet z Jadwigą Wolską na czele, które pełniły rolę wychowawczyń więziennych. Kiedy myśli się o relacjach Umińskiej z Konopnicką, nie można nie wspomnieć o bardzo ważnym epizodzie biograficznym obu pań. Chodzi o współpracę reformatorek, o współpracę kobiet emancypantek nad... No trochę uwrażliwieniem społeczeństwa niewątpliwie na kolejne odsłonięcie obszaru ludzkiej nędzy, ponieważ nie da się przeprowadzić ani reformy, ani rewolucji. Rewolucje być może punktowo tylko, natomiast nie da się przeprowadzić reformy, jeśli się ma niezaleczone tego typu rany społeczne. Krótko mówiąc, taki zakryty dół będzie gnił coraz bardziej. I ta świadomość, myślę, a nie ciekawość, zaprowadziła Umińską i Konopnicką do więzień. My myślimy o więźniach i więźniarkach jako takiej zamkniętej grupie, którą trzeba wyizolować i jakby usunąć z naszej przestrzeni, która powinna być bezpieczna. Umińska potrafiła zobaczyć w tym historię konkretnych osób, które kiedyś były inne, teraz są takie, być może w przyszłości będą miały inne możliwości. Myślenie o ludziach i społeczeństwie, które znajduje się w ruchu, w rozwoju, jest moim zdaniem podstawą tego typu podejścia. I to jest spotykanie się z innym człowiekiem, który nie tyle jest przedmiotem naszej działalności edukacyjnej, ale jest także podmiotem w kontakcie z nami. To samo przyjście do więźniarek, do kobiet, kryminalistek, to była wielka odwaga, żeby wejść do celi, żeby rozmawiać. Bez względu na to, jakie te kobiety były, każdy człowiek potrzebuje wsparcia. I ona to wiedziała i ona to czuła, dlatego też poświęciła się resocjalizacji. Okazało się, że Umińska jest nie tylko osobą bardzo odważną, ale jest też bardzo odważną utopistką. Utopiści są konieczni. Myślę, że te idee takiej więzi ponad wszystkimi możliwymi podziałami, ponad różnicami, ona wypracowywała w początku swojej drogi emancypacyjnej, bo to jest chyba to konstytutywne marzenie. To marzenie, które oczywiście już nie jest marzeniem o realizacji kobiet, jest marzeniem o realizacji zdrowego społeczeństwa. Mamy rewolucję 1905 roku, kiedy w Warszawie dochodzi do różnych manifestacji, padają zabici. Osoby, które pojawiły się na tych manifestacjach, są aresztowane i osadzane w więzieniu śledczym, czyli w 10. pawilonie Cytadeli Warszawskiej.
Za moment w Warszawie organizuje się grupa ludzi, którzy chcą wspierać więźniów politycznych. I Wanda Umińska angażuje się również. Spotyka Stanisława Patka, mecenasa, adwokata, Stefanię Sępołowską. I tutaj wiąże się też nić porozumienia, nić współpracy, nić przyjaźni. Kiedy mówimy o budowaniu od zera. Nie da się tego zrobić samą rewolucją. Ktoś, kto ginie z bronią w ręku za ojczyznę, jest w dalszym ciągu traktowany jako większy bohater niż ktoś, kto po prostu przykłada się do zmiany społecznej. Nie ma równych praw, jeśli nie panuje demokracja, a za poczuciem krzywdy idzie poczucie konieczności walki o swoje. A jak się już swoje wywalczy, to walki o prawa i przywileje dla innych. Jeśli idzie o samą ideę równouprawnienia, potrzebny jest jakiś minimalny zaczyn demokratyczny, jakieś minimalne podłoże świadomościowe do tego, żeby osadzić na niej ideę równouprawnienia. Dlatego mówimy ciągle do dziś bardzo silnie o edukacji. Czy to prawda, że nie było w Polsce sufrażystek? Nie, nieprawda. Były i to były bardzo zauważane nie tylko przez same kobiety, ale również przez polityków, choć podobnie jak w całej Europie doszło do takiego ucięcia rozwoju ruchu sufrażystowskiego wraz z wybuchem I wojny światowej. Pierwsza wojna przyniosła czas bardzo trudny, w którym kobiety wykazały się, że już najwyższy czas uznać je za podmioty polityczne i że mają do tego prawo. Sufrażystki w Polsce są i są kontynuacją czy kolejnym pokoleniem działaczek na rzecz sprawy kobiecej i sprawy narodowej, bo to się cały czas wiąże. Nie zawsze doczekały się możliwości korzystania z praw politycznych, ale przyczyniły się do tego, że nowe pokolenie dziewcząt w 19 roku nie miało żadnego problemu z tym, żeby wejść w politykę. I to właśnie między innymi takie kobiety jak Wanda Umińska doprowadziły do tego, że Polki wypracowały sobie i uzyskały prawa wyborcze tuż zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. listopada 1918 roku pod willę, gdzie mieszkał Józef Piłsudski, poszły kobiety różnych przekonań politycznych i wyznań religijnych i parasolkami stukały do drzwi marszałka Józefa Piłsudskiego. Siostry Maria i Bronisława Skłodowskie, Jadwiga i Wanda Szczawińskie, Rozalia Brzezińska i Faustyna Morzycka, wreszcie Wanda Umińska i Jadwiga Wolska, wszystkie otrzymały w rodzinach formacyjną siłę i imperatyw sprawczego działania. Jak to się wielokrotnie okazywało, emancypacja chodzi parami, a czasem stadami oczywiście również, natomiast mówiąc o parach mam na myśli siostry. Dzisiaj chętnie mówimy o siostrzeństwie, natomiast okazało się to absolutnie nie do przecenienia w sytuacji, kiedy trzeba się było bić o siebie, o edukację, o samostanowienie. One siebie wspierały w tym locie w górę, jeśli tak można powiedzieć, i siostry jako naczynia połączone, a jednocześnie naczynia zmiany. Sieciowanie wydaje mi się taką najciekawszą formą działalności nie tylko kobiet, ale wszelkiego rodzaju ruchów społecznych, obywatelskich. W czasach pionierskich, a takimi czasami był XIX wiek, mamy do czynienia z sytuacją, w której pionierki znają się nawzajem. Jest ich tak mało, że są w stanie się zlokalizować, nawiązać kontakty i pisać do siebie listy. Przychodzi taki moment, w którym pionierki przestają być pionierkami, dlatego że przestają się znać i stają się taką wspólnotą wyobrażoną.
Emancypacja jest ciągle otwartym projektem, więc w ogóle nie zamykamy, nie możemy go zamknąć. Wystarczy, że zostaniemy po prostu w tym modelu spotkania, które inspiruje, który zdecydowanie również uwalnia potencjał tego drugiego, nawet jeśli nie jest się rodzoną siostrą. Historia kobiet to niekończąca się opowieść. To jest historia, która ma swój początek, ale jeszcze dzisiaj nie ma swojego końca.